Okej, słuchajcie, ja muszę zadać takie pytanie, które na pewno będzie frapowało naszych potencjalnych kandydatów na ten profil, a mianowicie, czy geografia rozszerzona jest trudna? Ja bym raczej powiedział, że przyjemna, bo jak się szło, ja już nie będę operował tymi blokami w dwójce, bo zupełnie nie pamiętam, ale No to się pozmieniało. Jak się szło na geografię, czy na dół do pani, czy na pierwsze piętro do pana Bartka, to było zawsze, ja zazwyczaj tak pamiętam, że się szło z uśmiechem na twarzy, nie? Bo tak, i to teraz bez żadnej wazeliny to mówię, nie? Tylko no, tak naprawdę. Żadnej, nie? No nie, tak serio mówię, to naprawdę, no, to nie było raczej, to nie szło się takie podejście, teraz po 5 latach studiów to mogę porównać, że to nie było na zasadzie lekcji szkolnych, tylko bardziej takiej luźnej formy, takiej wykładowej, nie? Że to było, no tak takie przekazanie czegoś ciekawego, bo geografia jest mega ciekawą dziedziną i właśnie w sposób jakiś taki interesujący, a nie taki nudny szkolny, nie? No matura, trzeba było się trochę przyłożyć tak naprawdę, rozwiązywać wcześniejsze arkusze, no też uczyć się skrupulatnie, no bo to też nie chodzi o to, żeby pójść na lekcję i że to jest tylko przyjemne, bo potem chce się widzieć fajny wynik na maturze. Jeżeli ktoś sobie nie radzi z maturą na przykład, to fajnie sobie to nadrobić geografią, bo to na pewno lepiej przyswajalna wiedza, która potem na maturze jakoś tak... Łatwiejsza jest po prostu do ogarnięcia i do lepiej napisania tej matury. Więc jeżeli ktoś na przykład wie, że chce pójść na jakiś kierunek i właśnie gdzie geografię liczą, matematykę albo fizykę, no to geografia jest super rozwiązaniem moim zdaniem. Mikołaj, bo tak było u ciebie, nie? Że ty dodatkowo jakby zdawałeś geografię rozszerzoną oprócz matematyki i fizyki, tak? Jak to było? Tak, dokładnie. Ja zdawałem jakby, moje podstawowe przedmioty to była matematyka i fizyka. Natomiast geografia miała być takim też backupem, ponieważ no, geografia gdzieś tam otwierała bardzo wiele dróg jakby alternatywnych, tak? Czy to jakieś studia ekonomiczne, czy też jakieś takie kierunki bardziej, bym powiedział, niestandardowe i dlatego chciałem tę geografię zdawać. Bardzo ją lubiłem zawsze i zawsze stwierdzałem, że geografia fajnie mi otwierała takie też, mówię, horyzonty, bo, no, bo geografia to nie jest taka nauka stricte ścisła, że jednak uczymy się jak się nie wzorów takich rzeczy, tylko bardziej to jest takie poznawanie czegoś i takie logiczne jakby przyswajanie tej wiedzy i to mi zawsze podobało geografii, dlatego też zdecydowałem się do niej podejść i to potem uważam, że zaowocowało, bo ponieważ dostałem się do Dęblina, fajnie, ale miałem jakby w zapasie dzięki geografii jeszcze kilka innych kierunków, w których też byłbym zadowolony, więc jakby tutaj geografia dużo w tym pomogła jakby tak czymś, nawet dla takiej osoby, która ja, czyli po matwizie, tak, to ta geografia też mi pomagała. Grzegorz, a ty jak oceniasz tą geografię rozszerzoną? No samą geografię rozszerzoną, no to w sumie tak jak już wcześniej powiedzieli, to nie jest właśnie taki typowy przedmiot, który trzeba kuć na pamięć, żeby się czegoś nauczyć, jak nie wiem, matematyka, żeby poznać schematy czy coś. Tylko na przykład jak ktoś się tym interesuje, to jest naprawdę dobrze w stanie napisać tą maturę. Tak jak Bogna, ona to chyba z klasnikiem tam po prostu na 100% napisała. Ona też się tak, prawda, dużo interesowała, z tego co pamiętam właśnie z matwizu.